Nadchodzące zmiany, nowa aktualizacja, darmowe nagrody dla każdego, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Heksokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do nadchodzących zmian i pierwszą takową nadchodzącą zmianą jest to kolaboracja Fortnite'a z Fall Guysami. I wiemy, że cała kolaboracja ma się pojawić około 17 czerwca w grze, natomiast dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej właśnie rzeczy, a najdokładniej, że właśnie fasolki z Fall Guysów będą miały w większości design dla właśnie skinów z Fortnite'a, czyli mniej więcej coś takiego jak obecnie mamy właśnie z LEGO Fortnite, tylko że będziemy mieli to samo właśnie z fasolkami z Fall Guysów. Także według mnie jest to naprawdę, ale to naprawdę kozacka informacja. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy rzecz związaną z autami. Pierwszą rzeczą związaną z autami jest to, że Nick Avery dostał właśnie swoje auto w Rocket League'u. I to jest akurat bardzo ciekawe, bo Nick Avery jest generalnie osobą, która dosłownie chyba no, najbardziej zasługuje właśnie na skina z serii Icon, a właśnie Epic go tak strollowało, że no, dodali jego auto do właśnie Rocket League'a, no a do Fortnite'a chwilowo nic. Także osobiście wydaje mi się, że w niedalekiej przyszłości właśnie dostaniemy już skina Nicka Avery. Natomiast, moi drodzy, no to jeśli chodzi o auta, mamy pewien mały problem. Jak się okazuje, no to w Fortnite są auta, które sprawiają nadzwyczajnie w świecie, że no mamy nieco większy przód, nieco mniejszy przód i generalnie sprawia to właśnie takie wrażenie, że nie da się przez to strzelić i rzeczywiście jest to generalnie błąd, który sprawia, że właśnie niektóre modele samochodów są po prostu pay to win. No i Fortnite napisał, że właśnie no, nad tym wszystkim będzie już niedługo pracował i właśnie już niedługo to naprawi. Także to akurat myślę, że też jest bardzo dobra zmiana, ponieważ no nie ma co się oszukiwać, że jeżeli w grze właśnie Battle Royale mamy jakiś pay to win itemek, to generalnie no, jest to troszeczkę nie fair. Natomiast, moi drodzy, my teraz przechodzimy sobie do nowej aktualizacji, czyli 30.10. No i cała aktualizacja powinna się pojawić dnia dzisiejszego, ewentualnie jutrzejszego, a maksymalnie właśnie będzie to pojutrze. No i generalnie, moi drodzy, tak dokładnie nie jestem w stanie wam tego powiedzieć, ponieważ obecnie jestem na, można by powiedzieć, że wakacyjnym wyjeździe. Natomiast tak czy siak wiemy już naprawdę wiele, jeżeli chodzi o właśnie tą aktualizację. Zaczynając oczywiście od tego, że w takowej aktualizacji pojawią się właśnie dodatkowe style. No i oczywiście jest to raczej pewne, że większości z takowych styli jest nadzwyczajnie w świecie zablokowanych. No i po właśnie tej aktualizacji dowiemy się, jak te dodatkowe style się prezentują. Także to akurat myślę, że jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja. Miejmy nadzieję, że będą one takie, wiecie, żeby po prostu się opłacało jak najbardziej odblokować. Przechodząc dalej, mamy nowe przedmioty i z przedmiotów, które mogą się pojawić po takowym update'cie, no to definitywnie mamy tutaj chociażby nową wersję minigana, jak i przy okazji właśnie nową wyrzutnię z harpunem. No i ta wyrzutnia z harpunem mniej więcej jest zapowiadana od początku sezonu, no i przy okazji nawet widzieliśmy na trailerze, jak ona się prezentuje. Możemy się przyciągnąć właśnie do czyjegoś auta, no i przy okazji też możemy tym przyciągać graczy. Także cała broń, no wydaje mi się, że jest naprawdę, ale to naprawdę całkiem fajna, więc jak najbardziej na nią czekamy. No i przy okazji wraz z tą nową aktualizacją też jest szansa na to, że zostaną przywrócone snajperki. Natomiast w nieco innym właśnie, no można by powiedzieć, że właśnie motywie, w nieco innej wersji i będą się one prezentowały tak, jak widzicie na ekranie. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ po takowej aktualizacji możemy się spodziewać jeszcze więcej. No i chociażby będą właśnie dodane do plików gry pierwsze rzeczy związane z piratami z Karaibów. Ponieważ wiadomo, że najbliższa aktualizacja taka większa, jaka będzie, to 30.20. No i po aktualizacji 30.20 Epic Games wyjeżdża na tak zwaną wakacyjną przerwę. No i wtedy właśnie przez około jakiś miesiąc nie będziemy otrzymywali nowych update'ów. Także no wiadomo, że w tym update'cie, który właśnie będzie teraz nadchodził, w sensie nie w tym, co teraz będzie, tylko w jeszcze kolejnym, Epic Games musi naprawdę dodać masę nowości i zmian. No i żeby oczywiście wiadomo, graczom się przez wakacje nie nudziło. No ale tak czy siak, moi drodzy, akurat o tym następnym update'cie będę
już was w stanie poinformować. No a jeżeli chodzi o zmiany w tym update'cie, no to niestety, ale dopiero w sobotę będę wam w stanie powiedzieć, co właśnie się zmieniło i tak dalej. Ale no tak czy siak, w jakiś sposób postaram wam się te nowości przekazać. Natomiast moi drodzy, przechodzimy również do tematu darmowych nagród, ponieważ jeżeli chodzi o takową aktualizację, no to... Jak już mówiłem, jest szansa, że poznamy rzeczy, które są związane z właśnie eventem wakacyjnym, przy okazji z Piratami z Karaibów. Jeżeli chodzi o wydarzenie wakacyjne, no to zazwyczaj podczas takowego wydarzenia otrzymujemy około 9 darmowych nagród, także w tym przypadku... No wydaje mi się, że będzie jak najbardziej podobnie. Także to według mnie naprawdę spoko i nie wiadomo jeszcze, jak właśnie tegoroczne nagrody się będą prezentowały. Natomiast moi drodzy, to nie jest wszystko, ponieważ jest szansa, że przy tym update'cie zostanie również aktywowana akcja Restart, czyli akcja, która się pojawia mniej więcej co sezon. Musicie właśnie ze zrestartowanym znajomym zagrać parę giereczek i wtedy otrzymujecie specjalne nagrody na wasze konto, a w tym przypadku będą to najprawdopodobniej te nagrody, które widzicie tutaj na ekranie. Jeżeli całość nie została aktywowana po tym większym update'cie, to zostanie to aktywowane za tydzień w hotfixie, czyli do generalnie za tydzień będzie taka aktualizacja, którą po części można nazwać 30.11. No i tą aktualizację akurat będę wam w stanie omówić. Ale oczywiście wiadomo, że w grze znajduje się tak czy siak sporo darmowych nagród, które możecie chociażby już teraz sobie w międzyczasie też odbierać, takie jak na przykład, moi drodzy, gra rankingowa. No i gra rankingowa, nic bardziej mylnego, musicie grać rankedy. Ale tak czy siak mamy do zdobycia plecak, mamy do zdobycia również kilof, także no generalnie jest co robić, nie ma co się oszukiwać, że po prostu nie ma co robić, ponieważ na pewno jest co robić. Poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy darmowy pakiet dla posiadaczy PlayStation, czyli ten, który widzicie tutaj na ekranie. No i przy okazji dla posiadaczy PC nadal do odblokowania jest ten oto pakiet, czyli właśnie pakiet podkręcone osiągi. Jeżeli jeszcze go nie odebraliście, to wejdźcie sobie do sklepu Epica i wpiszcie sobie Fortnite, następnie wejdźcie w dodatki i odbierzcie ten pakiet totalnie za darmo. No i oczywiście wiadomo, że po większym update'cie Fortnite dosłownie może nas zaskoczyć jakimiś właśnie darmowymi nagrodami. Także o wszystkim postaram was się zupdate'ować w mniej więcej przypiętym komentarzu, bądź też na karcie społeczności, jak to się właśnie mniej więcej po tym update'cie prezentuje. Oczywiście wiadomo, że pewnie tych zmian będzie jeszcze więcej, w sensie może być jeszcze więcej, na przykład no, zostaną dodane nowe skiny do plików i tego typu rzeczy, ale to jest tak zwany mniej więcej klasyk, także to myślę, że większość osób raczej wie. No i co? To już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że najważniejsze rzeczy związane z aktualizacją wam przekazałem. No jak już mówiłem, no niestety nie będę wam w stanie jej na bieżąco mówić, ponieważ jestem na właśnie tym wyjeździe, tak jak już mówiłem. Ale co, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowości ze świata Fortnite, ponieważ jak tylko wrócę, to od razu lecimy właśnie z omawianiem tego wszystkiego. Oczywiście, moi drodzy, zostawcie tu łapeczkę do góry. Jeżeli będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, to jak najbardziej z kodzikiem Hexokod. Bardzo dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisać. A jeżeli wy obejrzeliście ten oto materiał do końca, w komentarzu możecie napisać aktualizacja. A ja postaram wam się przypiąć serduszko i definitywnie te serduszka będę przypinał, ponieważ wiadomo, że na takowym wyjeździe po prostu będę sobie chillował, będę miał więcej czasu, więc na pewno serduszko otrzymacie, jak aktualizacja napiszecie. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć!